Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie z ogrodu na temat warzyw. Jak odróżnić te, w których było stosowane nawożenie sztuczne, od tych, które były wyhodowane na nawożeniu naturalnym, w sposób naturalny. Ale najpierw chciałam się podzielić z Wami sprawą dla mnie bardzo istotną, która spotkała mnie w ostatnich dniach. Otóż, jak wielu z Was wie, bo wspominałam o tym na live'ie, chciałam zakupić szklarnię, aby móc samej pozyskiwać sadzonki pomidorów, papryki, siać, sadzić warzywa na wczesny czy późniejszy zbiór. No i w tym celu zaczęłam rozpytywać znajomych, ludzi z YouTube'a, jaką szklarnię mi polecają. No i wszyscy polecili mi szklarnię firmy Evex. Po tych zdaniach zadzwoniłam do firmy Evex, wybrałam sobie szklarnię, wszystko już było, słuchajcie, umówione, dogadane. Ta szklarnia miała do mnie przyjechać, zostać zamontowana. No ale też, jak wielu z Was wie, mam bardzo chorego męża, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. No i w ostatnim czasie choroba ta nie ustępuje, wręcz trzeba zastosować dosyć drogie leczenie, niestety prywatne. No i stanęliśmy przed wyborem, co jest dla nas priorytetem. I niestety w tej sytuacji szklarnia musiała iść na drugi plan, zejść na drugi plan. No i po prostu zadzwoniłam ponownie do firmy w celu odmówienia tej szklarni. No i po dwóch dniach od mojego telefonu skontaktował się ze mną właściciel firmy Evex, pan Zbigniew Sikut, z zapytaniem, dlaczego z tej szklarni rezygnuje, co się stało, co jest powodem. Porozmawialiśmy, rozmowa była sympatyczna, człowiek jest również przesympatyczny. I słuchajcie, po rozmowie, dzięki Halinie Kmąg i panu Zbigniewowi Sikutowi, zostały mi zaproponowane bardzo, słuchajcie, bardzo korzystne warunki nabycia tej szklarni. I właśnie dzięki tym dwóm osobom, Halinie Kmąg i Zbigniewowi Sikutowi, stanę się właścicielką szklarni. Słuchajcie, radość moja jest ogromna. Nie wiem, jak podziękować tym dwóm osobom, co powiedzieć. Po prostu, jeżeli ktoś mnie spyta, czy anioły istnieją, słuchajcie, tak, anioły istnieją. Ja na swojej drodze spotkałam już kilka takich aniołów, teraz kolejne dwa. I zawsze powiem, aniołami jesteśmy my wszyscy, dla drugiego człowieka. Też kiedyś przy kawie z moją znajomą rozmawiałyśmy na temat pomagania. Ja wtedy pomagałam kilku osobom. Ona zapytała mnie się, dlaczego to robisz, po co to robisz, czy warto pomagać, co ci to daje. Ja wtedy jej odpowiedziałam, warto pomagać, bo dobro wraca. Dobro wraca. My jesteśmy takimi aniołami dla drugiego człowieka, jeżeli możemy pomóc. Nas to nic nie kosztuje, ale komuś możemy, słuchajcie, sprawić wielką radość, przyjemność, umilić życie. Mnie właśnie teraz spotkało takie szczęście, że dzięki Halinie Kmąg i Zbigniewowi Sikutowi spełni się moje marzenie. Będę miała szklarnię. Za co bardzo, bardzo dziękuję. Niech Bóg ma Was w swojej opiece, obdarzy zdrowiem i radością każdego dnia. Bardzo dziękuję. Film z tego będzie, bo w czwartek już szklarnia będzie u mnie montowana. Także na pewno film również z tego wydarzenia się pojawi. A teraz zapraszam na ogród. Witajcie z pola, z mojego ogrodu. Dzisiaj odcinek
Tak jak już wspominałam, bo też często pytaliście, żeby proponowaliście właściwie, żeby zrobić taki odcinek, jak odróżnić warzywa, gdzie była stosowana chemia, od tych, gdzie chemii nie było stosowanej. Sposób jest prosty, zaraz Wam pokażę. Ja tutaj już trochę buraków wyrwałam, bo akurat nie mam pozamawiane, także muszę tutaj wyrwać i wyrywam te, co mniej, te, co większe, te małe sobie jeszcze zostawiam, żeby one rosły. I teraz słuchajcie, też było takie pytanie, bo ja mówiłam dosyć szeroko o gnojówce z wrotyczu, że stosuję ją i ktoś pytał się mnie, bo wrotycz ma, słuchajcie, takie właściwości trujące. Ja ten wrotycz, gnojówkę, jak posieję buraczki, marchewkę czy rzodkiewkę, polewam zaraz po posianiu 2-3 dni i później jak już takie są powiedzmy 2-3 listki, drugi raz polewam. Gnojówka z wrotyczu ma do siebie to, że wybija nicienie. I było pytanie, co z dżdżownicami? Czy też nie zabije dżdżownic, słuchajcie, kurczę, język mi się plącze, czy nie zabije to dżdżownic? Nie. I teraz ja wyrywam tutaj buraczki. Co drugi buraczek są dżdżownice. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć akurat teraz tak na zawołanie buraka. O! Zobaczcie. Jest dżdżownica, pospolicie glizda. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Zakopiemy ją, niech ona sobie tam żyje. One bardzo fajnie spulchniają ziemię, także dżdżownice na naszych działkach są bardzo, bardzo pożądane. Nie ma co się przejmować, bo też ktoś mówił, że ma dużo dżdżownic. Jak je zwalczać? Absolutnie dżdżownic się na ogródku nie zwalcza. One robią bardzo dobrą robotę. Przede wszystkim spulchniają nam ziemię. A spulchniając ziemię, bo one też wychodzą na wierzch, po prostu ziemia wtedy tak jakby oddycha, napowietrza się, co z kolei wpływa bardzo korzystnie na korzeń. I teraz słuchajcie, jak odróżnić warzywa, w których był stosowany nawóz, od tych, gdzie nie był. No tutaj mam buraczki, zrobimy to na przykładzie buraka, ja może wyrwę jeszcze ze dwa. O, tu też jest dżdżownica, niech ona sobie siedzi. I teraz zobaczcie. Burak, za chwileczkę przejdę do marchewki. Burak, który nie miał stosowany nawozów, będzie miał dużo takich korzonków tak zwanych przybyszowych, bocznych, drobniutkich, włoskowatych. To są bardziej nazywane właśnie korzonki włoskowate. Oprócz tego głównego, który idzie w głąb, będzie miał dużo takich małych włosków. Burak, który ma stosowany nawóz, dosyć dużo takiej właśnie dokarmiania sztucznego, tych włosków nie będzie miał, tych takich korzonków włoskowatych. Dlaczego? Dlatego, że burak, który ma stosowany nawóz sztuczny, pobiera go całą powierzchnią. Pobiera tutaj głównym korzeniem, nie musi się wysilać. Burak, który warzywo, które nie ma stosowanego nawozu, ono go pobiera powiedzmy z naturalnych takich składników gnojówek czy jakichś takich mieszanek, musi szukać, musi go wyłapywać, bo nie dostaje go powiedzmy w prostym języku podanego na talerzu, tylko musi wyszukiwać. I korzeń nie spełnia takiej funkcji. Musi wytworzyć dużo, dużo takich włoskowatych korzonków, które będą jak najwięcej tych składników z gleby pobierały. No i za chwileczkę przejdziemy jeszcze do marchewki. Pokażę to na przykładzie marchewki. No i teraz sprawa przy marchwi, z marchwią, też tutaj gdzieś, o, zobaczcie, są dżdżownice,
jedna, tutaj jest druga, trzecia. Jest dużo takich malutkich. Ktoś jakby chciał, słuchajcie, to śmiało tutaj na ryby nazbiera, ale ja je tutaj wrzucam z powrotem do ziemi. Niech one tutaj swoją robotę mi robią, bo są one bardzo pożyteczne. I teraz przechodząc do tematu marchwi. To samo co przy buraczkach. Marchew, gdzie nie była stosowana żadna chemia, żadne nawozy, ma bardzo dużo takich korzeni włoskowatych, bocznych. Zobaczcie. Ta tutaj jest taka żółta. Ona nie wybarwiła się, nie ma karotenu, jest pozbawiona karotenu, ale to nie ma, słuchajcie, większego znaczenia, bo mam króliki, mam kury, także dam królikom, zetrę kurą, bo też kurą trę marchewkę, buraczki. No ale tutaj do rzeczy. Marchew, która właśnie nie ma nawozu, będzie miała również bardzo dużo tych korzonków takich bocznych, włoskowatych, po to, aby jak najwięcej pobierać sobie składników pokarmowych, wody z otoczenia. Ta chemiczna tych włosków nie będzie miała. Marchew, gdzie nie była stosowana chemia, również będzie taka niekształtna, często będzie taka właśnie powyginana, powciągana, będzie miała podwójny korzeń, nieraz potrójny, tak zwana rosochata marchew. To jest oznaką, że to jest marchew bez nawozu. I co najważniejsze, idąc na rynek, kupując marchew, nie bójcie się kupować marchwi. Często widzimy u jakiegoś staruszka, dziadka, gdzie ta marchew jest, ona jest robaczywa, zaatakowana przez połyśnicę, zaatakowana przez nicienie. Takie brązowawe pod skóreczką są drążenia, przebarwienia. Nie bójcie się tego kupować. Zapamiętajcie sobie jedno. Robak nigdy nie pójdzie tam, gdzie była stosowana chemia, gdzie były stosowane nawozy. Kupując warzywa w marchetach, zauważcie, że one są idealnie równiutkie, idealnie prościutkie, błyszczące. One mają taką, można powiedzieć, barwę szklistą. Te z kolei są barwy matowej. Barwa jest naturalna, matowa. Tamta jest taka, już można zauważyć, że jest nienaturalna. Nawet smak, słuchajcie, smak marchwi, prawdziwej marchwi, gdzie nie było nic stosowane, ona jest słodka, soczysta. Tamta często jest taka gorzkawa, bezsmakowa, można, ja to mówię, bezbarwna. Także bardzo, naprawdę bardzo łatwo idzie odróżnić warzywa i to się tyczy do wszystkich warzyw. Wyrywam marchewkę i trafiłam tutaj na kolejną gąsienicę pazia królowej. Zobaczcie, jaka ona jest śliczna, jaka piękna. Jest co prawda malutka, tą co kiedyś nagrywałam na filmie, pokazywałam, była już taka duża, pękata, dorodna. Ona już była najprawdopodobniej na przepoczwarzeniu. Ta jest malutka, taka drobniutka. Zostawię ją tutaj, niech ona gdzieś się na zimę zaszyje, żeby przezimowała i wykluje. Przepoczwarzy się w pięknego motyla, który tutaj będzie latał. W ogóle taka ciekawostka, słuchajcie, motyl paś królowej, on przyciąga go właśnie marchew, składa jaja na marchwi i później na tej marchwi żerują takie gąsienice. On, powiedzmy, uwielbia. Najbardziej właśnie rozwija się na marchwi. No i cieszy się, bo tak przyjeżdżając tutaj na ogród, wyrywając marchewkę do obiadów czy gdzieś dla klientów pod zamówienie, bardzo dużo tych gąsienic spotkałam. Także no cieszę się. To też jest kolejna oznaka, że one tutaj bardzo licznie mi zawitały. Z tego względu, że nie jest stosowana żadna chemia, nie ma oprysków chemicznych i one tutaj no bardzo fajnie się rozwijają. One do chemicznej marchwi nie pójdą i na plantacji, gdzie są stosowane opryski i chemia, takich gąsienic nie będzie, bo one się tą marchwią żywią
No, a tak jak już wspominałam, robaki, no tu w przypadku marchwi, bardzo często połyśnica do tej marchwi idzie, to właśnie przez nią ta marchew jest taka później brązowawa, takie są żłobienia, rowki brązowe i takie drobniutkie robaczki. To jest właśnie połyśnica, która naszą marchew atakuje. Do chemicznej marchwi połyśnica ani gąsienice pazia królowej niestety nie pójdą.